Człowiek wyjedzie na urlop i dzieją się takie inwy w polskiej piłce, że głowa mała. Ale dzisiaj nie o Fernando Santosie, nie o kolejnej karuzeli trenerskiej, a o Lidze Europy. Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj, moi drodzy, tak jak prosiliście w ostatnim odcinku, przesymulujemy całą Ligę Europy. Bo tak, do dyspozycji mam absolutnie każdy zespół, jaki bierze udział w tych rozgrywkach. Co zresztą widzicie tutaj na załączonym obrazku, więc jeżeli waszą wyobraźnię rozbudza jeszcze Liga Konferencji, to dajcie znać w sekcji komentarzy. Może okaże się, że jestem w stanie przesymulować także i te rozgrywki. Sponsorem kanału jest fuksiarz.pl, oficjalny bookmacher La Liga w Polsce. Standardowy schemat, moi drodzy. W każdej grupie mam wybrany jeden zespół, który to uważam, że będzie takim murowanym faworytem. No może z wyjątkiem grupy D, no bo tutaj Raków Częstochowa będzie miał naprawdę arcytrudne zadanie, żeby awansować do fazy pucharowej Ligi Europy. Myślę jednak, że trzecie miejsce Liga Konferencji jest jak najbardziej w ich zasięgu, ale nie skreślajmy ekipy Dawida Szwargi. Jak sami widzicie, mam tutaj wszystkie serwety, szeryfy Tyraspole, Maccabi Haifa i tak dalej. Jest jedna jedyna drużyna, której nie miałem nawet mimo tych wszystkich dodatkowych patchy, czyli Aris Limassol. Dlatego wrzuciłem ich lokalnego, stołecznego, Dlatego wrzuciłem ich rywala z zamiedzy, czyli Apollon Limassol. Mam nadzieję, że jak przymrużymy oczy, to wyobrazicie sobie, że jest tutaj Aris. Nie ma co tutaj zbędnie przedłużać, moi drodzy. Zaczniemy sobie od przesymulowania pierwszej kolejki, potem przeanalizujemy sytuację w grupach, no i przejdziemy naturalnie do fazy pucharowej. W rzeczywistości oczywiście wszyscy znamy sytuację Łukasza Fabiańskiego, który przegrał rywalizację z Alfonso Areolą, ale kto wie, może się okaże, że po prostu w tych europejskich pucharach będzie bronił Fabian na inaugurację 1-1 z Freiburgiem. Dokładnie to samo sprezentował Ajax Amsterdam AEK-owi Ateny. Udajemy, że Aris Limassol przegrał z Realem Betis 1-2. A teraz w końcu ta grupa, która polskich kibiców będzie interesować najbardziej. Na stadionie GKS-u, to też ciekawe, podejmujemy Sporting Lizbona. W rzeczywistości wiemy, że pierwszym meczem Rakowa będzie wyjazd do Bergamo. Tutaj niestety jednak w Polsce przegrywamy ze Sportingiem 2-3. Czyli Liverpool w tych rozgrywkach wygląda nieco jak wypadek przy pracy? Zdecydowanie tak, ale muszą to udowodnili. Villarreal zaś bez żadnych problemów poradził sobie z egzotycznym Maccabi Haifa. AS Roma z kwitkiem odprawia przeryw Tyraspol. Jeżeli nie mieliście okazji śledzić jakichkolwiek meczów Bundesligi w tym sezonie, to polecam sprawdzić, jak radzi sobie Bayer Leverkusen Xabiego Alonso i jak chodzi tam Florian Wirtz. Tutaj remis 1-1. No dobrze, tym remisem zakończyliśmy pierwszą kolejkę, więc czas skupić się na małych podsumowaniach. Tak przynajmniej mi się wydaje, że trzeba to zrobić. Zatem grupa A, tutaj jak sami widzimy, Olympiakos ma 3 punkty na koncie jako jedyny zespół do tej pory. West Ham zaskakująco, wydaje mi się, zremisował, chociaż grał z Freiburgiem, więc nie ma tego złego. Baćka Topola na razie w roli rozdawacza tych punktów. Grupa B, tutaj Olimpik Marsylia, Ajax zremisował 2-2 z AEK-iem Ateny, Brighton zaskakująco słabo. W grupie C zgodnie z oczekiwaniami lideruje Real Betis, natomiast Rangersi zremisowali 1-1 ze Spartą Praga. W grupie D prowadzi Sporting i Atalanta, niestety Raków i Sturm Graz musieli uznać wyższość tych rywali zdecydowanie wyżej notowanych. Grupa E prowadzi Liverpool, a także LASK, Toulouse i Saint-Union-Gallen też rozdają punkty. Grupa F, Villarreal, Stade Rennais po 3 punkty na ich koncie. W grupie G prowadzi AS Roma, Slavia Praga również pokonała skromnie, ale serwet 1-0. No i ostatnia grupa H, tutaj Bayer Leverkusen zremisował z Molde, a to skrzętnie wykorzystał Karabach Agdam, pokonując Haken 2-1. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak tylko przesymulować już do końca tę fazę grupową. Chociaż będę wam pokazywał mecze Rakowa, tak się umówmy. Ale skoro przy temacie Ligi Europy jesteśmy, moi drodzy, to chciałbym się z wami podzielić moim kuponem, który oczywiście obstawiłem u oficjalnego partnera naszego kanału, czyli u Fuksiarza, który przygotował dla was specjalną ofertę powitalną. Szczegóły znajdziecie w opisie. Pamiętajcie, że jest ona skierowana do osób pełnoletnich, a teraz rzućcie okiem. Dokładnie tak to, moi drodzy, wygląda i jak sami widzicie, 4 spotkania właśnie z owej Ligi Europy, którą symulujemy, zaczynając od starcia serwet ze Slawią Praga, gdzie dosyć kuszący, wysoki kurs na Slawię Praga spowodował, że właśnie na ten zespół zdecydowałem się postawić. W starciu Atalanty z Rakowem Częstochowa, ja wiem, że będzie cholernie trudno, wierzę jednak, że ekipa Dawida Szwargi zdoła strzelić bramkę. Ajax i Marsylia, tutaj to będzie mecz na tyle otwarty, że uważam, że obie drużyny po prostu strzelą tutaj bramkę, natomiast rozpędzony Bayer Leverkusen, jak mówiłem wcześniej, uważam, że zdoła wpakować powyżej 3 trafień w tym inauguracyjnym meczu tegoż sezonu Ligi Europy. Na koniec przypomnę wam raz jeszcze też o specjalnej ofercie na La Liga, gdzie macie 20 zł darmowe nowego zakładu niezależnie od pierwszej wpłaty. I tak jak mówiłem wcześniej, oczywiście wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie. A teraz lecimy dalej. I jeszcze przypomnę, że w sobotę o godzinie 15:45 oczywiście na kanale YouTube Weszło TV kolejny epizod programu 433. Zapraszam serdecznie. No i okej, może nie udało się zwyciężyć z Atalantą, ale zakładając ten mój kupon, no to udało się nam trafić. Raków nawet dwa razy trafił do bramki Atalanty Bergamo. No niestety Atalanta trafiła 4-krotnie. Ja nic nie mówię, absolutnie, ale tutaj też się potwierdza mój typ. To niech jeszcze Ajax, Olimpik Marsylia, obie drużyny strzelą i ja jestem spokojny. I mamy w końcu pierwsze 3 punkty Rakowa, który na wyjeździe pokonuje Sturm Graz 3-1. Ciężko będzie bić się o tą czołową dwójkę, ale tak jak mówiłem, trzecie miejsce absolutnie w zasięgu. O Chrysta, tutaj coś się wydarzyło. Liverpool przegrywa u siebie. No dobrze, pora podsumować wszystkie grupy dosyć ekspresowo po 3 kolejkach. W grupie A lideruje West Ham United, drugi Freiburg, raczej bez zaskoczeń. W grupie B natomiast dosyć słabo i zaskakująco słabo radzi sobie Ajax Amsterdam i Brighton, ale to jest ogółem dobra grupa. W grupie C pewnie lideruje Real Betis, grupa D tutaj mamy spore zaskoczenia, ale Raków najważniejsze, że w końcu 3 punkty zainkasował. W grupie E nie prowadzi Liverpool, który przegrał jakoś u siebie i to jest bardzo dziwne. W grupie F Villarreal raczej bez jakichkolwiek zaskoczeń totalnie leje tutaj wszystkich. Grupa G prowadzi Roma, w grupie H Bayer Leverkusen, chociaż sporo remisów ma na swoim koncie i tu jeszcze może się mnóstwo pozmieniać. Zresztą zaraz się zmieni. Jeżeli Raków marzy o rzeczach wielkich, to musi też kraść punkty takim West Ham radzi sobie wyśmienicie. Fabiański z notą 10-0. Rewelacja. Sytuacja Rakowa po 4 i no w sumie pół kolejki wygląda absolutnie tragicznie. Sporting i Atalanta już widzimy, że mają za sobą te dodatkowe spotkania. Mają po 12 punktów, zatem Raków w żadnym scenariuszu już nie będzie mógł z nimi nawiązać równorzędnej walki. Będzie z kolei walczył ze Szturmem Graz o spadek do Ligi Konferencji, a raczej jeszcze o pozostanie w Europie. Zatem rzućmy okiem, jak poradzi sobie ekipa mistrza Polski i tym razem to oni przegrywają. Będzie gorąco do samego końca. Ale z tego co widzę, no to w grupie H też są ciężary. No ale mecz o fotel lidera pewnie wygrywa Bayer. Raków skomplikował swoją sytuację, ale nadal są jednak mimo wszystko o tą bramkę wyżej w tabeli nad Szturmem Graz. Więc teraz z Atalantą Bergamo, jeżeli chcą sobie zapewnić mimo wszystko grę w Lidze Konferencji na wiosnę, muszą pokazać się z topowej strony i wywalczyli remis. Podczas gdy Sturm Graz sromotnie przegrał ze Sportingiem Lizbona 4-0, zatem moi drodzy, Raków tego dokonał. Może i nie awansowali dalej w Lidze Europy, ale jak najbardziej w Lidze Konferencji jeszcze będą grać. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak podsumować wszystkie grupy. W grupie A pewnie zwycięża West Ham. 14 punktów, aż 5 oczek przewagi nad drugim Freiburgiem. Z Ligą Europy żegna się Baćka Topola, a Olympiakos ląduje w Lidze Konferencji. W grupie B natomiast rzutem na taśmę Ajax wyprzedził AEK Ateny. Olimpik Marsylia wygrywa tę grupę, a zaskakująco słabo Brighton. Ale Brighton najwidoczniej tak samo przez FIFA, jak i przez Deva jest wyjątkowo niedocenione. Devinio pewnie się cieszy, że w końcu ten projekt upada. Grupę C raczej bez jakichkolwiek... Aha, dobra, przepraszam, jednak jest ogromne zaskoczenie. Real Betis pierwszy, ale jakim cudem ten Apollon Limassol wyprzedził i Rangersów, i Spartę Pragę, to ja nie wiem, ale wyobrażamy sobie oczywiście, że to jest Aris. Grupa D wygrana pewnie przez Sporting, druga Atalanta. Nas najbardziej cieszy to, że Raków zdołał wywalczyć Ligę Konferencji. W grupie E wygrywa pewnie Liverpool, drugi LASK, w grupie F Villarreal, drugi Stade Rennais, chociaż tutaj naprawdę był Villarreal i byli pozostali. Ktokolwiek mógłby walczyć to drugie miejsce. Grupa G wygrywa Roma, drugi Szeryf Tyraspol, odprawiony z kwitkiem zespół Slawii Praga. To spore zaskoczenie, a w grupie H pewnie wygrywa Bayer Leverkusen, a dalej będzie grał jeszcze Karabach. To wszystko przekłada się na następujące pary w 1/8 finału Ligi Europy, przepraszam, i ja wiem, tego nie da się tak jednoznacznie oddać, bo teraz przecież spadałyby, a raczej dołączyłyby tutaj zespoły, które by spadły z Ligi Mistrzów, więc... musimy uznać, że jednak nie i że po prostu grają same zespoły z Ligi Europy. W każdym razie tak prezentują się te pary. Nie pozostaje nic innego, jak tylko przejść do symulacji. Trudne się wylosowało. Liverpool wygrywa z Ajaxem 2-1. Roma bezproblemowo absolutnie rozbija LASK. Z nieco większymi problemami, ale radzi sobie Villarreal z Karabachem. Real Betis przegrywa ze Stade Rennais. To jest zaskoczenie. No a West Ham, umówmy się, musi odprawić ten Aris Limassol po wojaku z kwitkiem. Bayer Leverkusen pokonuje Atalantę. Tym samym mamy komplet tych pierwszych rezultatów. Czas na rewanżę. Niezwykle trudne zadanie przed Ajaxem, ale kto wie, może magia Johan Cruyff Arena nie zadziałała. Dominik Szoboszlai, Liverpool awansuje, a Roma tylko dobiła leżącego. Villarreal mimo trudnego wyjazdu poradził sobie bezproblemowo z Karabachem. I to jest dla mnie akurat spore zaskoczenie. Stade Rennais wyeliminowało Real Betis. Tutaj nie było żadnej innej możliwości. West Ham z dwoma czystymi kątami odprawia Limassol. Zatem czas na ostatni mecz, gdzie to Atalanta Bergamo podejmie na swoim terenie Bayer Leverkusen Xabiego Alonso, ale Bayer Leverkusen był po prostu lepszy. No dobrze, wiemy jak wyglądają wyniki, wiemy kto odpada, kto awansuje do ćwierćfinału, zatem rzućmy okiem. Odpadł Ajax Amsterdam i Real Betis. I o ile Ajax Amsterdam jestem w stanie zrozumieć, tak Real Betis to jest dla mnie naprawdę spore zaskoczenie. Zatem pary ćwierćfinałowe prezentują się następująco. Powrót Jose Mourinho na Anfield. Liverpool podejmuje Romę i rzućmy okiem 3-2, więc sprawa jest jeszcze jak najbardziej otwarta. Stade Rennais ma zamiar chyba sprawić kolejną kolosalną sensację. Tym razem pokonuje ją Villarreal na wyjeździe. A na Orange Velodrome był całkiem wyrównany mecz, który w ostatnich sekundach mógł się przechylić zarówno na jedną, jak i na drugą stronę. Ostatecznie jednak to West Ham wygrywa. Bayer Leverkusen w niemieckim pojedynku dewastuje Freiburg, więc czas na rewanżę. I może Roma, mimo arcytrudnego, no prawie to mieli, ale Cody Gakpo w 88 minucie pogrzebał marzenia Jose Mourinho. To Stade Rennais jest dla mnie naprawdę ogromnym zaskoczeniem i teraz na swoim terenie oni będą bronić wyniku. Villarreal odrobił straty, ale po absolutnie fatalnej serii jedenastek awansuje do półfinału Stade Rennais. To jest jakiś czarny koń tych rozgrywek. Kolejne rzuty karne, bo tym razem to Olimpik Marsylia na stadionie w Londynie odrobił straty, ale w rzutach karnych. Jednak lepszy okazał się być West Ham. Lepszy okazał się być Łukasz Fabiański. No i zdecydowanie najbardziej jednostronny półfinał. Nie, ćwierćfinał, no. Leverkusen zrobiło robotę. Z rozgrywek odpada Villarreal i AS Roma, a to oznacza tylko jedno. Mamy już pary półfinałowe. Liverpool zagra z sensacją tych rozgrywek, czyli ze Stade Rennais, a West Ham United podejmie Bayer Leverkusen. Wygląda to naprawdę, naprawdę ciekawie. Osłabiony Liverpool bez Virgila van Dijk'a podejmuje Stade Rennais i widzicie, tu jest naprawdę sprawa otwarta. Z kolei w meczu West Hamu z Bayerem Leverkusen nie sposób niby było typować faworyta i... widzimy to na załączonym obrazku. Minimalne straty do odrobienia przez ekipę Stade Rennais, ale Liverpool ma tutaj gości, którzy są od zadań specjalnych, no i sami widzimy, Mohamed Salah postanowił rozwiązać sprawę indywidualnie. Angielski finał, przynajmniej moim zdaniem, brzmi naprawdę dobrze. Pytanie tylko, czy West Ham będzie w stanie na wyjeździe dostarczyć swoim kibicom na tyle dobry wynik, by zapewnić sobie, rozumiem, bramki na wyjeździe, których nie powinno być, ale nie da się tego wyłączyć. Tworząc swój własny turniej, nie mogę wyłączyć opcji bramek na wyjeździe, to jest głupie. W każdym razie, ze względu na te trafienia na wyjeździe, oczywiście awansuje West Ham United, więc uznajmy, że awansował ze względu na rzuty karne. Zatem zgadza się, mamy w finale angielski pojedynek. 17 września 2023 roku, czyli no co za przypadek, dzisiaj Liverpool podejmie West Ham. Na papierze to w ogóle nie ma co spekulować. Liverpool jest murowanym faworytem, ale West Ham United na pewno będzie te rozgrywki traktował śmiertelnie poważnie. Nie twierdzę, że ekipa Jurgena Kloppa nie będzie tego robić w taki sam sposób, aczkolwiek mam wrażenie, że ten mental może być po stronie młotów. Chociaż mental mentalem, a upadek projektu Brightonu to coś zupełnie innego. Oho, i już rozklepał Liverpool. Mohamed Salah otwiera wynik w 11 minucie. Teraz odpowiedzieć może West Ham United, ale kiepsko sobie radzą z rozegraniem. Raz jeszcze Liverpool w polu karnym i świetnie dograli piłkę. Darwin Nunes 2-0. Dobrze sobie radzi West Ham United i teraz mają okazję odpowiedzieć, ale to wszystko bardzo dobrze przeczytał Alisson Becker. O kurde, tu był słupek, dobitka i Thiago w 45 minucie trafia do siatki. Może druga połowa to będzie moment przebudzenia się po stronie młotów i czy tak się stanie? Otóż nie, tutaj był spalony, mamy zmiany. A Liverpool nie bierze jeńców, tylko idzie zdobyć czwarte trafienie, próbuje raz jeszcze Diogo Jota, ale tym razem Łukasz Fabiański na posterunku. Może teraz w końcu odpowiedź? Tak jest! Jest bramka na razie honorowa. Alvarez w 64 minucie. I raz jeszcze próbują młoty. Uderzył bardzo, bardzo mocno. Raz jeszcze próbuje West Ham. Broni. Dośrodkowywać będzie Jarrod Bowen. Piłkę ma na przedpolu. Będzie szukał Agert uderzenia, jeszcze jest okazja i to jest bramka samobójcza! Samobój Dominika Szoboszlaia w 82 minucie robi się naprawdę nerwowo. 88 minuta, piłkę przejmuje teraz West Ham United. Mają tą ostatnią okazję. Czy uda się danemu Inksowi to rozegrać w jakiś sposób sensowny? Strzał na bramkę Alisona Beckera. Koniec! I przez to wszystko, że to trwało do tego ostatniego momentu, to ja nie zdążyłem wbić sobie animacji podniesienia pucharu, więc no niestety musimy sobie zwizualizować Liverpool podnoszący trofeum Ligi Europy. No dobrze, czyli Jurgen Klopp. Dokładnie tak to wygląda w tym angielskim finale. West Ham United no nie był bezzębny, on nie grał tutaj jakoś fatalnie. Mohamed Salah, liderem klasyfikacji strzelców w 10 spotkaniach aż 13 razy zapakował piłkę do siatki. Najlepszym asystentem Dani Parejo z Villarrealu, a najwięcej czystych kąt zachował Rui Patricio z AS Romy. Tak jak wam, moi drodzy, mówiłem, nie do końca da się to tak dobrze odwzorować z tego względu, że oczywiście w fazie pucharowej wypadają tamte zespoły, chyba żebym to jakoś łączył, no nie wiem. Niby da się, ale nie do końca. W każdym razie, na sam koniec wam raz jeszcze przypominam oczywiście o specjalnej ofercie, którą przygotował dla was oficjalny partner naszego kanału, czyli fuksiarz.pl. Linki znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, na razie i pa pa. Cześć!